Witam wszystkich, nazywam się Dejan Stojkowicz i jestem kierownikiem młodzieży w Wydziale Transeuropejskim i chcę bardzo podziękować za to, że jestem tutaj dziś z wami. Dzisiejsze przesłanie, którym chciałbym się z wami podzielić, to od strachu do miłości. Moi przyjaciele, wierzę, że żyjemy w czasach, w których strach jest odczuwalny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. A to po prostu ze względu na świat, w którym żyjemy. Każdy ma telewizor, każdy ma radio, każdy ma smartfona, każdy ma smartwatch, który mówi mu, co się dzieje na całym świecie, a rzeczywistość jest taka: wierzę, że żyjące obecnie pokolenia żyją w większym strachu niż kiedykolwiek wcześniej. Nie dlatego, że świat jest o wiele gorszy, ale że strach jest w stanie do nich dotrzeć o wiele łatwiej i znacznie szybciej. Dzisiaj, moi przyjaciele, w tym przesłaniu chciałbym trochę opowiedzieć o życiu, którego doświadczyłem jako dziecko. Dorastałem w Serbii i wielu z Was wie, że w czasie i miejscu, kiedy tam mieszkałem, była wojna. Jedyną różnicą między wojną, która teraz ma miejsce na Ukrainie, a tą, która wydarzyła się w moim kraju, jest to, kto kogo bombarduje, a kto ginie. I mogę Wam powiedzieć na pewno, że doświadczyłem części tego, co dzieje się teraz na Ukrainie. Pamiętam, że jako nastolatek otrzymałem wiadomość o wybuchu wojny. To była przerażająca wiadomość dla kogoś tak młodego jak ja. I pamiętam, że po prostu nie wiedziałem, jak to wszystko przetworzyć. Nie wiedziałem, jak się z tym wszystkim czuć. A potem wszystko stało się tak realne, gdy usłyszałem syreny, które oznaczały początek nalotu bombowego na mój kraj. Wszyscy pobiegliśmy do piwnic i staraliśmy się ochronić i zrobić miejsce dla naszych sąsiadów, ponieważ mieszkaliśmy w kościele i oni przychodzili do kościoła i ukrywali się, gdy była potrzeba. Czasami spędzali tam noce i dnie. Ale rzeczywistość, moi przyjaciele, w tym wszystkim jest taka, że gdy przydarzyła się nam wojna, to jest w nas ta cząstka, która po prostu próbuje unormować rzeczy. Wydaje mi się, że kiedy Bóg to stworzył, dał nam wewnętrzną możliwość szukania u Niego pomocy, ale jednocześnie dał nam tę zdolność do odnajdywania się w tej bardzo trudnej sytuacji. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że przez pierwsze 30 dni wojny w naszym kraju wszyscy bardzo się baliśmy. A potem wydarzyło się coś bardzo dziwnego że zaczęliśmy prowadzić normalne życie, które wiedliśmy na tamten moment. Pamiętam, że graliśmy w koszykówkę, a potem następną rzeczą było to, że usłyszałem dźwięk syreny, a potem zobaczyliśmy samoloty i zamiast uciekać, żeby się kryć, po prostu graliśmy dalej w koszykówkę, ponieważ pomyśleliśmy sobie, jest jak jest. Przy tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje, moi przyjaciele, chcę tylko powiedzieć i zachęcić was, że ty i ja mamy nadzieję i nie tylko mamy nadzieję, ale mamy Boga, który obiecał być z nami we wszystkim, przez co przechodzimy. Może nie boisz się wojny, która toczy się nie tak daleko od nas, ale możesz bać się innych rzeczy. Może masz problemy finansowe, może masz problemy w małżeństwie, może boisz się uzależnienia, które jest obecne w twoim życiu i martwisz się, dokąd cię to zaprowadzi. Może masz problem z zepsutą relacją z ukochaną osobą, z mamą, z tatą, wujkiem, kimkolwiek bratem, siostrą lub członkiem kościoła. Może jest to strach w Twoim życiu, ale chcę Cię dzisiaj zachęcić i powiedzieć, że możemy odbyć tę podróż od strachu do miłości, po prostu akceptując miłość Chrystusa w naszym życiu. Niektórzy z Was pewnie powiedzą, Pastorze, to bardzo proste, bardzo uproszczone podejście. Ale mogę Wam powiedzieć, że mieć sojusznika, mieć kogoś dużego i silnego w swoim życiu, mieć może kogoś, kto nie jest duży i silny, ale kto jest z Wami w czasach kryzysu, jest tak ważne. Przeczytałem to hasło i bardzo mocno je zapamiętam do końca mojego życia, a które mówi po prostu tak. Zawsze będziesz pamiętał osobę, która wniosła światło w Twoją ciemność. I mogę powiedzieć Ci, że na pewno pamiętam tych wszystkich ludzi, którzy w trudnych chwilach, mogę Wam powiedzieć, że kiedy przynieśli to światło, było to dla mnie życiem. Tak więc moi przyjaciele, dzisiaj chcę, żebyśmy udali się w tę podróż razem, gdziekolwiek jesteście, bez względu na to, jak głęboka jest depresja, czy jak cierpicie, lub jaki jest ból w Waszym życiu. Powiem Wam, że możemy doświadczyć podróży od strachu do miłości. Przeczytajmy fragment z drugiej księgi Samuela, czyli ze Starego Testamentu. Druga księga Samuela. Weźcie swoje Biblię, weźcie swoje telefony. Otwórzcie ten fragment razem ze mną, bo czytanie Słowa Bożego ma moc. Druga księga Samuela, rozdział 21. Wiersze od 15. Bardzo prawdopodobne, że tekst będzie wyświetlony na ekranie, ale mimo wszystko chcę Cię zachęcić do wzięcia Biblii i otworzenia drugiej księgi Samuela, 21 rozdziału, werset 15 i dalsze. Czytamy tu. Gdy pewnego razu znowu wybuchła wojna między Filistynczykami a Izraelem, i Dawid wyruszył ze swoimi wojownikami, aby stoczyć walkę z Filistynczykami, a Dawid był zmęczony. Postanowił wtedy Ishbit z znot potomek rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła 300 sekli kruszcu, a który miał przypasany nowy miecz, zabić Dawida. Lecz Abiszaj syn Serui, przyszedł mu z pomocą, ugodził Filistyńczyka i zabił go. Wtedy wojownicy Dawida zaprzysięgli go tymi słowy. Nie możesz już wyruszyć z nami na wojnę, abyś nie zgasił pochodni Izraela. Jeśli włączysz wiadomości, zdasz sobie sprawę, że coś podobnego znowu ma miejsce. Tam była wojna między Filistynami a Izraelem, dziś jest wojna między Rosją a Ukrainą. Ale nie zapominajmy o innych wojnach w Syrii, wojny w Jemenie wojnach na całym świecie, na które nie reagujemy tak, jak reagujemy na wojnę, która toczy się w Europie. Moje przyjaciele, w historii tej czytamy, że Dawid był wyczerpany i był już zmęczony tą bitwą. Postanowił więc odpocząć przez chwilę, gdy właśnie otrzymał tą straszną wiadomość. Wiadomość, że mężczyzna o imieniu z Znot ma zamiar go zabić. Można by powiedzieć, och, to nic wielkiego, Dawid jest wojownikiem i Ishbi z jest wojownikiem, ale może nie zwróciliście uwagi na jedną część z tego fragmentu, który właśnie przeczytaliśmy. Mówi on, że Ishbi z pochodził z pewnego plemienia, z pewnej wioski, która była po prostu przerażającą wioską. Ta wioska była wioską gigantów. No, może teraz zapaliła ci się lampka w głowie i przypomniało ci się, że Dawid stoczył kiedyś walkę z gigantem o imieniu. Zgadza się, z Goliatem i wygrał tę bitwę. Ale pamiętaj, Dawid był wtedy chłopcem i owszem, może nie miał wielkiej siły fizycznej, ale na pewno był młodszy. Teraz Dawid jest stary, a olbrzym nadchodzi, aby go zabić. Jeśli chodzi o tego olbrzyma, to sprawa jest taka, że niektórzy uczeni uważają, że był on spokrewniony z Goliatem. Niektórzy mówią, że mógł on nawet być młodszym bratem Goliata. Nie możemy w stu procentach tego potwierdzić, ale możemy potwierdzić, że pochodził z tego samego rodu. Moi przyjaciele, Dawid jest stary i olbrzym jest w drodze, aby go zabić. Każdego dnia wszyscy spotykamy się z różnymi gigantami w naszym życiu. Czasem są więksi, czasem mniejsi, ale podkreślę to, wszyscy mamy swoich olbrzymów w naszym życiu. Olbrzym numer jeden z pewnością jest gigantem strachu. Każdego dnia mówi ci, że to ci się nie uda, nie zrobisz żadnych postępów w swoim życiu. Jeśli coś tam zrobisz, to i tak źle się to dla ciebie skończy. Jeśli spróbujesz naprawić ten związek, nadal będą jakieś braki, wojny czy cokolwiek innego. Pojawia się olbrzym strachu i obaw, których szatan używa każdego dnia w Twoim życiu, w moim życiu, aby powstrzymywać nas przed wypełnieniem tego, co Bóg ma dla nas w swoich zamierzeniach. Moi przyjaciele są i inni olbrzymowie, giganci uzależnień, giganci zerwanych związków, giganci niemożności kochania innych. Wszyscy je mamy i spotykają się z nami każdego dnia. Nie wiem, jak to jest u Was, ale wiem, który gigant mnie przeraża najbardziej. Biblia stara się w tym tekście opisać coś bardzo ważnego. Nawet jeśli jesteś królem, nawet jeśli udajecie się wygrywać niektóre bitwy, nawet bitwy z olbrzymami, może nadejść moment, w którym będziesz czuł się tak słabo albo tak staro, że nie będziesz mógł zwyciężyć. W fragmencie czytamy o Iszaj Abinadab Zrafa. W tym tekście czytamy, że te olbrzymy miały sześć palców u rąk i sześć palców u stóp. Biblia mówi więcej na temat tego mężczyzny. Miał nową zbroję, ciężką włócznię i nowy miecz. Czytamy w Biblii o strasznej sytuacji, w której był strach przed tym, kto odniesie zwycięstwo w walce z takim olbrzymem. Moi przyjaciele, kto może odnieść zwycięstwo w takiej walce? W Biblii czytamy, że nawet jeśli masz niesamowite umiejętności, to on wciąż i tak ma sześć palców. Nawet jeśli wydaje ci się, że masz świetną zbroję, to on ma tak ciężką włócznie, że może przebić Twoją. I w dodatku ma nowy miecz. On się nastawia na zwycięstwo, żeby mógł po latach powiedzieć, tym mieczem zabiłem króla Dawida. Moi drodzy, to straszna sytuacja. Historia się jednak w tym momencie nie kończy. Mamy Boga miłości, który nas przeprowadza ze strachu do miłości, z niepewności, do pewności, do życia wiecznego, jeśli przyjmiemy od Niego ten dar. Czytamy dalej. Dawid był zmęczony i był otoczony swoją armią. Nie był otoczony ochroniarzami, a przynajmniej nie w zupełności. Wokół niego byli zwykli ludzie, tacy jak ty i ja, i zwykłe kobiety, choć nie wiem, ile z nich mogło tam wtedy być. Biblia podkreśla, że Dawid nie miał wtedy zbyt dużego wsparcia, poza jednym mężczyzną. Jego ochroniarzem, Abiszajem. W tej historii jest mało informacji o Abishaju, ale wiemy, że był groźny. Był jednym z ich najlepszych wojowników. Abishaj był jedynym spośród ponad 30 ochroniarzy, który był z nim przez cały czas. Gdy Dawid dowiedział się o tym, że Abiszaj zamierza zabić olbrzyma, Abiszaj spojrzał mu w oczy i powiedział: Dawidzie, ty nie będziesz walczył, jesteś już stary. Kocham cię, więc ja będę za ciebie walczył. Ja. Czytamy w Biblii o tym, jak idzie na pole bitwy i nagle historia się kończy. Idzie na pole bitwy, walczy z olbrzymem i odnosi za Dawida zwycięstwo. Zwycięża dla Izraela. Innymi słowy, sytuacji, w której Dawid mógł zostać zabity, zapobiegł jeden mężczyzna, Chcący ukazać swoją miłość mężczyźnie, który się bał. Powiedział: Ja będę za ciebie walczyć. Moi przyjaciele, nie wiem jak wy, ale ja wiele razy doświadczyłem tego, że potrzebowałem kogoś, kto by za mnie walczył wtedy, kiedy byłem słaby. Często też w swoim życiu napotykałem właśnie takich mężczyzn i kobiety. Moi drodzy, jesteśmy adwentystami dnia siódmego i mamy wiarę, miłość. i nie mamy tyle strachu w sercach jak inni ludzie, dlatego, że mamy Boga. On za nas walczy tak często, że nawet tego nie widzimy. Wierzę, że Wy, jak i Czechy, i Słowacja, macie osoby w swoim kościele, które są gotowe, aby walczyć wtedy, kiedy Wy nie jesteście w stanie. Gdy byłem na uczelni Newbold, kończyłem studia magisterskie i dowiedziałem się, że mój ojciec zginął w wypadku. Wracał z odwiedzień dusz pasterskich. Jako pastor szanował tradycję i odwiedzał dziesiątki osób każdego dnia, żeby upewnić się, że u nich wszystko w porządku. Nieraz wracał rowerem, bo nie było go stać na paliwo. Jechał rowerem, gdy ktoś nagle przejechał przez czerwone światło i zabił mojego ojca. Pamiętam, że nie wiedziałem, co zrobić, ani jak sobie z tym poradzić. Zamknąłem się w pokoju na Newbold i musiałem wtedy pobyć w samotności. W tych trudnych chwilach stało się coś niezwykłego. Osoby, z którymi studiowałem, dostrzegły, jakie to było dla mnie straszne. Nie chciały pozwolić na to, żebym nie zdał. Postanowiły zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby pomóc mi ukończyć studia magisterskie. Osoby, które nigdy wcześniej nie robiły notatek podczas zajęć, zaczęły je robić. Nie dla siebie, ale dla mnie. Niektórzy, mimo że byli bardzo zajęci i dużo pracowali, i tak znajdowali codziennie czas, żeby przynosić mi jedzenie ze stołówki. Były osoby, które każdego dnia przychodziły do mnie, aby modlić się ze mną i o mnie, o moją rodzinę, bo nie byłem w stanie robić tego sam. Były osoby, które przychodziły, aby mi czytać Biblię, bo wiedziały, że również jej ja nie byłem w stanie sam czytać. Były osoby, które mnie przytulały za każdym razem, gdy opuszczałem swój pokój. Było to nieraz krępujące. Chowały się w niespodziewanych miejscach, nieraz w krzakach, wyskakiwały i mówiły: Dajan, czas na przytulasa. Ja im mówiłem: Nie, 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 nie chcę. Na co odpowiadały: Nie możesz przed nami uciec. Próbowałem uciekać, ale zawsze mnie łapali i przytulali. Myślałem, że tego nie potrzebuję, ale tak nie było. Bardzo cierpiałem. Kochałem nasz Kościół dlatego, że mamy tu osoby, które są w stanie za nas walczyć wtedy, kiedy my nie jesteśmy w stanie tego robić. Moi drodzy, wracając do powyższego fragmentu, Iszaj Benobe już tam nie było, ale Dawid jeszcze był dzięki Abisajowi. Moi drodzy, musicie rozglądać się za osobami, które będą mogły za Was walczyć, a Wy musicie być gotowi na to, aby walczyć za innych. Musimy walczyć za uchodźców, którzy teraz potrzebują, aby ktoś za nich walczył. Pomagajcie im tak jak tylko możecie. Bądźcie dla tych, którzy cierpią. Walczcie za nich. Róbcie im zakupy, żeby mieli co jeść. Ty i ja musimy być gotowi na te walki i walczymy za siebie nawzajem. Pomagajcie sobie i wyciągajcie siebie z trudnych sytuacji. Ukazujcie im miłość i dajcie im poczucie pewności, którą możemy mieć przez Jezusa Chrystusa. Mieszkam 15 minut od Londynu. Londyn to stolica, więc mamy tu najsamotniejsze osoby na świecie. Możecie sobie wyobrazić, jakie straszne to musi być dla tych osób. Musimy być z osobami i walczyć za tych, którzy są samotni i zostali sami. Walczmy za tych, którzy nie mają głosu ze względu na ich kolor skóry, język czy cokolwiek innego. Musimy w tych strasznych chwilach wojny modlić się za Ukraińców i Rosjan i wszystkich, którzy są w to zaangażowani aby Bóg mógł dać pokój. Wierzę, że macie w swoim życiu takie osoby. Jeśli nie macie, znajdźcie mnie na Facebooku i napiszcie mi o co się modlić, a ja będę się za Was modlił, bo wierzę, że mamy tak czynić sobie nawzajem. Bóg zapewnia, że każdy olbrzym, którego mamy przed sobą, będzie mógł zostać przez niego zwyciężony. Nie jest istotne, jak wiele ma palców lub jak jest wysoki. Pragnę zwrócić Waszą uwagę na ważną kwestię, że Bóg, któremu ja służę i Wy służycie, jest tak wielkim Bogiem, że cały wszechświat mieści się między tymi palcami na Jego dłoni. Biblia tłumaczy, że kiedy wykonuje ten gest, to mierzy cały wszechświat. Nie sądzę, żeby istniał jakikolwiek gigant wystarczająco duży, aby Bóg nie mógł sobie z nim poradzić. Przyjaciele, chcę powiedzieć, że w chwilach desperacji, depresji lub krzywdy, nie zapominajcie, że Bóg jest potężniejszy, większy i jeśli Twój przyjaciel nie jest w stanie stanąć z Tobą do boju, to pamiętaj, że Bóg jest zawsze z Tobą i może pomóc Ci przejść ze stanu przerażenia do zwycięstwa. Nie znam Cię, ale ja często uczę się w moim życiu, że zaprawdę potrzebuję Boga jako numer jeden, ale również dobrych ludzi, których zapewne znasz. Podzielę się historią i na niej zakończymy. Kiedy byłem studentem w Newbold College, pracowałem w pięciu różnych miejscach dorywczo. Pracowałem 66 godzin tygodniowo i studiowałem w pełnym zakresie. Wszystko to, aby opłacić studia. I powiem wam, przyjaciele, to nie było proste. Jedna z tych prac była czymś dobrym dla mnie. Pracowałem co wieczór pomiędzy godziną 19 a pierwszą nad ranem. Sprzątałem w tym czasie biura. Przyjaciele, to nie była zła praca. Jedynym wieczorem, w którym nie sprzątałem, był piątek, z powodu soboty, więc sprzątałem w niedzielę. Kiedy wszedłem tam, zauważyłem, że coś jest nie tak. Z pewnością wiecie, że coś jest nie tak w waszym pokoju. Zanim dowiecie się, że coś jest nie tak, wchodzicie i już wiecie, że coś jest nie tak. I gdy wszedłem do budynku, wiedziałem, że jest coś bardzo nie tak. Zauważyłem, że na recepcji nie ma tego ochroniarza co zwykle. Łamanym angielskim zapytałem: Gdzie jest Michael? Ta osoba miała wysokość mniej więcej połowę mojego wzrostu i powiedziała do mnie: Michaela tu nie ma. I ja pomyślałem: Wow, jego angielski jest tak tragiczny jak mój. I zapytałem: Kim jesteś? A on zapytał mnie: Kim ja jestem? Ja tu sprzątam, a ty? A ja jestem ochroniarzem. W tej chwili pomyślałem, och, mamy ochroniarza, który jest o połowę niższy. Ja się wcale nie czuję bezpiecznie. Nagle zorientowałem się podczas rozmowy, że Michael został zaatakowany przez włamywaczy, którzy dostali się do budynku i ukradli kilka laptopów. Po tej rozmowie pomyślałem, że mam przechlapane. Poczułem się naprawdę mniej bezpiecznie. Więc czyściłem biurka, wrzucałem śmieci, odkurzałem budynek i co chwilę odwracałem się, aby upewnić się, że nie ma tam włamywaczy. W pewnym momencie usłyszałem o północy, że drzwi się otworzyły. Co się dzieje? Kiedy spojrzałem, zobaczyłem ochroniarza, który szedł tak. Był coraz bliżej i powiedział: Oni tu są. I ja zapytałem, he, he, kto tu jest? On powiedział, oni tu są. Kto? Oni! I kiedy powiedział oni, to ja już wiedziałem. Zapytałem, gdzie są, a on na to, na dole. Oni wyłamali drzwi wielkim, grubym młotem. Widziałem jednego z nich, wyglądał na szalonego. Kiedy to powiedział, mówi do mnie, teraz musisz iść. Ale gdzie mam iść? Idź. Gdzie? Ach, chcesz, żebym sprawdził, gdzie są? Tak. Pozwól, że się zastanowię. Powiedziałeś, że włamali się wielkim młotem. Tak. Widziałeś jednego z nich i jest szalony. Tak. I chcesz, żebym to sprawdził? Tak. Mówię, nie. Nie robią tego, to ty jesteś ochroniarzem, a ja jestem sprzątającym. Ty się tym zajmij. On na to nie. I to był moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że jestem w poważnych tarapatach. Mówią mu, musimy wiać. Biegniemy po schodach do drzwi, on wkłada klucz i nie może znaleźć właściwego. Był nowym ochroniarzem, a miał wielki pęk kluczy. On na to, o nie, to nie ten. Ja na to, znajdź ten klucz, nie obchodzi mnie jak. Nic nie mówi, po prostu szuka klucza i po chwili znajduje. Otwiera i myślę sobie, że zaraz otworzy je dla mnie, abym mógł pierwszy wiać, a on za mną. Ale nie, nie. Otwiera drzwi i ucieka pierwszy, zostawiając mnie za sobą. Więc kiedy ja otworzyłem drzwi, nigdzie nie mogłem go już dostrzec. Prawdopodobnie jest mistrzem świata w biegu na 300 metrów. Pewnie biegał na ostatniej olimpiadzie. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, jak ważne jest znać ludzi, którzy nas nie porzucą, tych, którzy będą z Tobą stali i walczyli z gigantami, ludzi towarzyszących w mrocznych chwilach, tych, którzy przyniosą nam światło. Przyjaciele, dziś nie zapominajcie, że pośród całego strachu, w którym żyjemy, mamy Boga, który walczy w bitwach z nami. I wierzę, że ludzie w Czechach i Słowacji z Kościoła Adwentystów będą stali razem z Tobą. Ale na wszelki wypadek, jeżeli tak się nie dzieje, to z pewnością Bóg Cię nie porzuci na tej drodze ze strachu do prawdziwej, wiecznej miłości Jezusa Chrystusa. Amen.